Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Elden Ring. Nadal gram na zaniżonej rozdzielczości, ale mimo to gra się bardzo pięknie, grafika fajna, nie ma co narzekać. Nawet to, że chociaż natywny mam 4K, a gram tylko w Full HD, nie wpływa tak bardzo na doświadczenia, jak to miało miejsce w innych produkcjach. Ale dobra, mniejsza. Dzisiaj właśnie zwiedzamy nadal te piękne krainy tutaj, nie robiąc fabuły, szukając znajdziek innych dziwnych rzeczy i... Okej, nie wiem co tu jest, ale powiem szczerze... co? Proszę... okej, dobra. Myślałem, że wiecie, można tak fajnie sobie oszukać system koniem, ale dobra. Powiem wam szczerze, plus. Plus tak dla gry zaskoczyła mnie pozytywnie, że właśnie przemyślała o takich głupotach. Ale dobra, mniejsza. Nie możemy tego szukać systemu, dobra, no właśnie... już się gubię. Dobra, więc zwiedzamy dalej, jeździmy, zbieramy. Może będziemy polować na jakichś przeciwników czy bossów. Ale tak, główny cel dzisiejszy, powiem wam szczerze, jak tak myślałem całkowicie i... właśnie siedziałem nad tym trochę pomiędzy wykładami. A to w sumie będzie bardzo prosta rzecz. Zwiedzać w celu znalezienia jakiejś lepszej broni, bo to co mam obecnie, no niestety dobrą bronią dla mnie nie jest. I wiem, że niektórzy mogą się kłócić, że w sumie to szeroki miecz, bo chyba coś tego typu mam, tak się chyba to nawet nazywa. To jest przyzwoita broń, ale no ja potrzebuję czegoś innego. To może zaskoczyć najbliższych moich znajomych, to... O! Fajnie, że znalazłem takie miejsce. Może to było nawet to, w którym ostatnio byłem? Może nie? To bym boss... wiecie co? Aż mnie się wydaje, że tak, że to może tutaj właśnie byłem wtedy. Wygląda trochę podobnie to miejsce do tego, co wam wiecie, tam opowiadałem w poprzednim odcinku. O nie... W sensie, widziałem te meduzy, ale ja tu jakoś weszłem... Nie było problemu, jakimś innym sposobem. Zresztą głupoty gadam... Ale tak, trochę podobne. Żeby nie było... Nie, Meitus... Meitus chciałem powiedzieć, chciałem Meitus, ale ogólnie Medus nie widziałem. Poza tym, że... No w sensie, może inaczej, wiedziałem o meduzach, widziałem je na... Powiedzmy, na niektórych grupach na Discordzie. Z odległości może gdzieś tak miałem okazję zobaczyć, chociaż nie kojarzę. Ale nie spotkałem się z nimi tak osobiście. Dobra. Jakkolwiek tam można się dostać... Nie wydaje mi się, żeby to było tutaj, to właśnie... Jakkolwiek tam można się dostać, to chyba właśnie nie na teraz, więc tak. Może robię błąd właśnie tutaj biegając, ale... Naprawdę chciałbym pokazać wam tego bossa, którego widziałem tam raz. Zresztą w sumie bossa, no... Nazwałbym go prędzej mini-bossem, bo w sumie... Chociaż dobra, miał swoją arenę, chociaż... Mini-bossowie tutaj też mają swoje areny. Okej, ciężko mi teraz, naprawdę teraz... już się plączę, ale sklasyfikować to prawidłowo. Więc powiedzmy, że po prostu... Wstawaj, wstawaj gościu. Chociaż nie, dobra, myślałem, że to jakiś elitarny wróg, a tutaj nagle takich pełno, więc... Może lepiej uciekajmy, zanim zginiemy. Tak, a właśnie jeszcze druga kwestia, którą tak teraz sobie mogę szybko poruszyć, to to, że przydałaby się jakaś broń dystansowa w sumie do lepszej walki. Na dystans czy coś. Tak, tutaj obecnie to... No, wszystko wręcz osobiście, to nie jest szczególnie dobry pomysł. Chwila, co? Hej, ty tam? Co? Jesteś chciał tutaj ode mnie? You? Yeah, you there. Stop pretending you can't see me. Co? Co? Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? O co chodzi? Halo?
uderzyć tego krzaka? Okej, powiem szczerze, gdyby nie te te wiadomości, to bym nie wiedział, że tutaj on jest. I remember. Some Claude turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. Oh, okay. Pushed out of the cave. Told not to come back. Z jaskini, huh? Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Okay, dobra. What a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so that's all I have to express my thanks. I hope you... Or... Okay. If you can afford to wait for a while... Dobra, no mów o co chodzi, gościu. ...sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right. I'm frightened. My knees start. Skinia na brzegu. Right. I'm. Ej, wiecie co? Ale bym poszedł może sprawdzić co i jak, ale zanim to. Mamy tutaj wrogów. Ciekawe. Wrogów, których spotkałem osobiście tylko może ze dwa razy wcześniej. Raz nawet. A samym w sobie działaniem wydają się być bardzo, ale to bardzo niegroźni. Jak widzę. Okej, przypalili mnie trochę swoją pochodnią, ale poza tym to... No, przypominałem trochę, powiedzmy mi, najpospolitszych wrogów z Bloodborne'a. Chodzi o to, że zawsze są trójkami i tak dalej. Co to? Halo? Co to jest? To był wojny gorliwość. Ha. Okej, czyli takie... czyli tutaj musimy szukać skarabeuszy toczących jakąś dziwną kulkę, żeby dostawać popioły wojny. Super. A w ogóle czym jest ta gorliwość? Pewnie się nie przekonamy za szybko. Bo teraz mam ważniejsze rzeczy niż sprawdzanie popioła u wojny. Tak, i... Oj, tak, jest super. Na koniu do mnie. Na koniu, dobra. Chcesz na koniu, to zaraz... Zaraz też wskoczę na konia. Na strugę, chyba tak się nazywał. I kamień kowalski. Dobra. Nie to. Zapominam o tym, że muszę Y-ka trzymać. Mogę wezwać. To był błąd. Zdecydowanie to był błąd. Oler, widzę jeszcze więcej tych gigantów. Widziałem to miejsce. Ale nie chciałem tam podchodzić. Właśnie ze względu na gigantów. Ale dobra, dobra. Spokojnie, fokus. Ja tutaj miałem znaleźć tylko jedną broń, jakąś inną, którą będziemy się dobrze walczyć i wracać na wątek główny. Tutaj póki co no, nic z tego nie wychodzi. Zamiast tego biegam w jakieś losowe strony, odnajduję peców. Ta. O cholera, teraz jeszcze kwiatki będą chciały mnie zabić. Mam ze kwiatki. Nie dam się zatruć tym kwiatkom. Byłbyś jakiś łuk chyba. I w tym momencie mogę powiedzieć, szkoda, że nie jestem samurajem. Bo tak, mówiąc o innych klasach, samuraj ma bardzo, bardzo wielką przewagę nad w sumie wszystkimi pozostałymi. Otóż nie dość, że zaczyna z dosyć porządnym wyposażeniem, jeśli chodzi o ogólną wytrzymałość i podobne, to ma jeszcze długi łuk, lepszy niż bandyta, czy to jak się nazywał? Bandyta chyba jakoś tak. No ale mniejsze teraz są nazwy. I ogniste strzały. Ciekawe, jak one by sobie poradziły z tymi kwiatkami. O! Tam przejście. No dobra. Wiecie, z chęcią zobaczę i tak dalej, tylko najpierw trzeba się pozbyć kwiatków! Lepiej nie ginąc przy tym. Przedmiot, trując kwiat, dobra. Ranny jestem tylko delikatnie, więc...
Tak, i swoją drogą jeszcze jedna rzecz, czy ja jestem... Ja jestem pobrudzony cały. Lepszy to niż zakrwawiony. Ale okej. Tak, szczerze mówiąc... Wolę nie dać się trafić temu kwiatkowi. Uporniające peklowane mięso. A, dobra. Spokojnie, czy on się leczy? Leczy się, dziad jeden. Zobacz może szybko, co robi to peklowane mięso utwardniające. Większa niewrażliwość. Super, tylko... Wrażliwość na co i czym jest ta cała niewrażliwość? Nie gin, nie gin, postać. Tutaj mamy... Złoty run. Dobra, wiecie co? Nie. Wiem, że to jest niegodne kogoś, kto uważa, że jakoś tam kiedyś potrafił grać w Dark Soulsy, czy coś Souls'o podobnego. Ale wiecie co, może przyjdziemy tu później do kwiatka. Na razie zobaczmy, co się kryje dalej. Na wszelki wypadek wezmę pochodnie. Na plec oczywiście. Przez mgłę i... Talony dyniu głowy! Okej. Okay. Kolejny jakiś taki mniejszy bossu. Widać, że to jest chyba jeden z tych takich kolejnych naprawdę mniejszych oponentów, w sensie groźnych. Tego nie będę zaprzeczał, ale wiecie, mniejszych w kontekście wytrzymałości, więc... Dobra. I okej, wniosek następujący, lepiej go nie uderzać w głowę. I dobra, pochodnia jednak to nie będzie potrzebna. Mi na razie, więc szybkie leczenie może? Coś, jakoś? No brawo, brawo ja. Dało mu się pobić. No super po prostu. Ale te, dobra. Na spokojnie. Nie byłem na to gotowy i nadal broń mają słabą. Ostatnie miejsce, posąg Mariki? Tu gdzieś w pobliżu był posąg? Wiecie co, nawet nie wiedziałem, ale okej, okej. A miła niespodzianka. Skutych ruin. Tak, to są kwiatki, dobra. Już nawet wiem, gdzie jesteśmy. O, i kwiatki pilnujące jeszcze czegoś. Dobra, tak już padłem, to przynajmniej pozbieramy te takie rzeczy. Miejmy nadzieję tylko, że ja zaraz znajdę wejście. Gdzie jestem, to się orientuję, tak wiecie, pośrednio, ale... I tak mogą być z tym problemy, więc no. Dobra, duży kwiat. Do widzenia mi z tym. A mały kwiat, dobra, widzę. Już widzę, gdzie. Dobra. Mój badziewio miecz w dwie łapy. I tak, pierwsze co, biegniemy po runy. Oczywiście robiąc uniki, bo tarczki nie wziąłem. Co może było... Co to chyba jest błąd, że nie mam tarczy ze sobą? Tarczą chyba bym więcej zdziałał niż tymi... moimi unikami. Którym brakuje po prostu... tempa trochę. Po co? Nie, ja tu skazałem się właśnie na śmierć, chlejąc dwie butelki. Dobra, no, chociaż jeśli będziemy spokojnie, taktycznie do tego podchodzić. Tak jak to zawsze mówiłem, grając w inne gry, chociażby w Mortal Shell'a, full focus, spokojnie, bez panikowania, to może jeszcze go pokonamy. Tak. Zaczynam być... Zaczynam się wydawać, że jednak te moje problemy tutaj to jest brak skilla. Bardziej niż niedostosowanie broni, chociaż dobra. Nie będę się oszukiwał, niedostosowanie broni też ma znaczenie w tym wszystkim. Jako, że no nie jest szczególnie kiedykolwiek walczyłem szerokim mieczem. I to mówię szczerze, no. Z tego typu broni, co... Mastyczność z nim jest prawie zerowa. Okej. Okej. W sumie...
powinien powiedzieć nie okej. Okay. Szybkie leczenie, szybkie leczenie, szybkie leczenie. Lecz. Dobra. Okej. Teraz bardziej zaczyna mi się wydawać, że nie powinienem w takie miejsca załazić, ale tak, wiecie, ja to ja. Zawsze robię wszystko nie po kolei. Okej, i teraz kto pierwszy padł? Nie. Ja czy on? Dobra, on! On padnie pierwszy tym razem. Było blisko. Było blisko. Dobra, ale mamy to. Mamy to. Więc wykorzystajmy resztkę moich możliwości do pomodlenia się i... Super. Pokonałem bossa, nadal tego, którego chciałem znaleźć. Dostałem za to miejsce odpoczynku. Super. I w dalszym ciągu nie znalazłem żadnego miejsca, które oferuje broń. To już jest mocno nie w porządku. I dobra, jeszcze, żeby to było jasne, to... Dla swojego bezpieczeństwa i spokoju to może jeszcze właśnie zacznę nosić tarczkę z powrotem. Super po prostu. Super po prostu, wiecie? Ze wszystkich możliwych NPC-ów znalazłem prawdopodobnie kogoś, kto będzie zajmował się magią. Sugerując się tymi kryształami. Tarnished, are we? I wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite. Oczywiście. Oczywiście. Nauczyć się magii. A yen for glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Mhm. Nadal chcę się uczyć. Oczywiście. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glintstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances. Young apprentice. Ale dobra. Powiem szczerze, że naprawdę nie myślałem o tym, żeby się uczyć magii, ale skoro tu mamy, to może... Może... jakieś z tych czarów kiedyś sobie weźmiemy, żeby się pobawić, chociaż inteligencji 10 nawet nie mamy, więc ciężko z tym będzie, chociaż sprawa, że oręż w prawej ręce zdaje obrażenie magiczne. To by było fajne. Kiwaj głową w zamyśleniu. Fajny gest. No cóż, ze wszystkich możliwych rzeczy znaleźliśmy akurat czarodziejkę. Wiecie, nie będę narzekał, bo przynajmniej już będę wiedział, gdzie jest czarodziejka. A w szczególności, jeśli da się to jeszcze jakoś na mapie zaznaczyć. Znacznik? Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu. Dobra. Dobra. Tak, super, że udało się cokolwiek odkryć. To teraz... Strugo, chodź proszę. Struga, nie strugo, ale mniejsza. Struga, jakkolwiek. Cześć. Jestem tu tylko przejazdem. I nadal nie umiem walczyć na koniu. Więc może nie powinienem się w to bawić. Chociaż dobra, walka na koniu chyba aż taka ciężka nie jest. Chociaż dobra. I walka na piasze też nie powinna być ciężka, ale i tak nie umiem. Dobra. Okej, okay. A co my tu mamy? Przy okazji na szybko. Niegasnący motyl, super. Składnik podstawowej bomby ognistej. Oraz mamy jego. Wojownika o wielkim zakrzywionym mieczu, który zdecydowanie bardziej by mnie się przydał niż to, co mam obecnie. A moja wykałaczka po prostu... No, nie spełnia swojego zadania. W szczególności patrząc na to... Moveset a la Dark Soulsowe, tutaj granie tak jak w Dark Soulsach widzę, że często się nie sprawdza. Znaczy to może być też kwina, znaczy wina mojego uniku. I dobra. Porządne tarczowanie widać, że też jest tutaj rozwiązaniem. Mimo to i tak ostatecznie wolałbym chyba polegać na unikach bardziej niż na tarczach, bo jakoś tak zawsze zapominam o tym, żeby się zasłonąć. Okej, okay. Zasłonić.
Dobra, ubijemy ich, bo to są oczywiście wrogowie, więc jakieś tam runy. I jeszcze póki przy tym wszystkim jesteśmy, udało się zrobić sztyleta, więc... A, zamiast sztyleta to przełożyłem miecz, super. Słyszałem też o tym, że ponoć powrócił tak zwany Power Stance, więc może mieczyk plus sztylet póki co. Okej. Okej, movesety 100% Dark Soulsowskie pod tym względem. Ale nadal, może jeśli już będę musiał w czymś walczyć, to jeśli sztylet nie będzie był jakoś strasznie mało, to mógł go jako alternatywę wziąć. Oczywiście, żeby je za mało na wszystko. Tak, jeśli nie uda się zrobić tego tak zwanego Power Stance'a, jak to było w dwójce nazywane. Przy użyciu jednego i drugiego, co chyba zrezygnuję ze sztyleta. O, trzy rzeczy można naraz nosić, okej, okay, czyli będę musiał teraz tak. Nie chciałem tego rzucać. Okej, okay, normalne atakowanie, tak. Może to były tylko plotki, podobnie jak inne rzeczy, o których słyszałem kiedyś, a teraz nie ma po nich śladu. No nie wiem. Tak czy siak... Prawdopodobnie błądzi mi to ostro. Skoro już błądzić, to... Najlepiej błądzić na koniu. Więc bierzemy strugę. I jedziemy szukać czegoś znowu. Jak mówiłem, odcinki mogą być dalekie od ideału, czy czegoś, co powinienem robić, więc... Śmiało krytykujcie, z chęcią przyjmę każde słowa po prostu określenia mnie za idiotę, który nie potrafi grać git-guty i inne tego typu rzeczy, bo po raz kolejny podkreślam, u mnie prowadzone serie są po to, żeby przedstawić jak ja to wszystko przechodzę, moje podejście, moje przemyślenia, mój styl gry. Nie mam zamiaru, wiecie, sztucznie grać optymalnie, sztucznie chodzić tak jak mi każą, bo a wiecie, wydaje mi się, że tak będzie najlepiej, czy coś. Nie ma takich rzeczy. Tak jak za pierwszym razem, kiedy grałem w Dark Souls 1. Wlazłem do katakumb, nieświadomy niczego. Szybko padłem. Dobra, widać, że to jest niebezpieczne miejsce. Ale próbowałem kilkukrotnie, znalazłem tam ciekawe rzeczy. I w sumie tak, męczyłem się kilka godzin, zanim się poddałem. I powiem szczerze, że tutaj zrobię tak samo. Będę grał tak długo po swojemu, jak długo dam radę. A jak już będę po prostu miał takie, można powiedzieć, kraje mentalności, pocztalności i innych tego typu rzeczy, po prostu będę miał na skraju załamania, może poproszę was wtedy o pomoc. Sugestie i inne takie rzeczy. A póki co, o. Biegnij po runy. Biegnij po runy. Runy. Nie, nie, nie. Runy! Dobra, mam runy. Okej, okay, okej. Okay. Sukces. Jestem znowu parę kroków bliżej odzyskania tych run. A jest ich 2000, czyli może na dwa level upy starczy. No i tak. A, ogólnie widziałem tam też skrzynię. A co za tym idzie, w skrzyni mogą być kolejne popioły, bądź jakieś inne rzeczy. Byłby się w sumie przydały. Jakiekolwiek. Znaczy najbardziej to chyba takie, które by zwiększyły trochę skalowanie z siłą, bo... Będąc szczerym... Chyba siła to póki co jedyna statystyka, która u mnie ma jakikolwiek sens, jeśli chodzi o broń. Więc tak, zobaczmy w ogóle, co to za popioły są. No to, nie tworzenie. To był zakład z ekwipunków. Popioł wojny, okej, okay, czyli to są... Wysokiej jakości, gorliwość. Wysokiej jakości to chyba będzie coś na zasadzie quality. A quality builda to ja statystyk definitywnie nie mam, więc... Pomimo tego, że mogłaby być ciekawa zdolność, to... Tamą zdolnością po prostu... Nie ugram. Ale dobra. Dało się odzyskać to. Goni mnie na koniu. A oznacza to mniej więcej tyle, że... Smuga... Wiejemy. I naokoło trzeba będzie przejechać chyba. Jakoś... No, tutaj się udało przeżyć, dzięki temu. I... Dobra. O, i dziab, dziab, okej. Okay. Skoki w duchowym strumieniu. Jeden z wierzchowców skoczy obok duchowego strumienia, by się na wysoko w powietrze. Nie doczytałem do końca, ale dobra. Nie trzeba chyba.
tak zrobiłem chyba coś, co powinienem. I udało mi się w ten sposób ich ominąć. Możliwe. I odłamki światła gwiazd. Nie wiem, do czego to jest, ale mam. Więc tak, teraz... Chyba trzeba przejść w tryb stealtha. Delikatnie. Kto widział, ten widział i trudno. Resztę może jakoś... Nie do końca po cichu, ale ciszej uda się wyeliminować. Bez alarmowania całego obozu od razu. Znaczy, to zdecydowanie... wspomoże mnie, jeśli chodzi o kwestie tego typu. Gorzej tylko, że czarodziej ma jakiegoś auto-aima. I od razu wie, gdzie ja się chowam. W sensie, no okej, ma sens. Jeśli śledzi moje ruchy i tak dalej, więc... nie będę na to narzekał. Tak zdecydowanie dla mnie plus, że zdecydowaliśmy takie rzeczy. Tylko szkoda, że te czary też są takie... no, zabójcze. Chociaż z tego, co się orientuję, używa chyba podstawowego pocisku z błyskamienia. Pierwszego czaru w ogóle, który jest dostępny, taka, jak tako coś, co jest odpowiednikiem strzałki dusz. Ale dobra, też nie powinienem narzekać. Jak sobie testowałem astrologa, to jego pocisk z błyskamienia też był zabójczy dla wszystkich wrogów. No bez jaj znowu? Ja tylko tu przychodzę i on już wie, że ja tu jestem. Teraz już tak serio, mniejsza o to. Wszystko... A, i okej, dobra, śmierć! Bo przyszedł taki gościu tutaj... A nie, dobra, na farcie się udało. Aż myślałem, że śmierć, bo ten gościu tu przylas. A czarodziej nadal... szczelo. Ale okej, na szczęście nie. Jeszcze nie czas na śmierć. Ach. Pokaż, w takim razie, kto tu teraz jest z tym... potężnym. Tak myślałem. Potrafisz tylko się chować na dachach i strzelać. Ale dobra, i zwój rodu królewskiego. Okej. Okay. Chyba znowu znalazłem coś, co... Powiedzmy, że jeszcze mi nie jest potrzebne, bo zanim zrozumiem, do czego to służy. Poza potencjalną spekulacją na bazie Dark Souls 3, że może to być źródło nowych zaklęć? No to tak, to raczej nie powinienem chyba tego jeszcze zbierać. I dobra. Po budynku widać, że koniem sobie nie pojeżdżę. Ale za to tutaj mogę pojeździć. Jeszcze to ma jakiś większy sens poza zwabieniem wszystkich? Nie, nie ma. A dobra, ma sens. Obudziłem drugiego czarodzieja, jej. Ale dobrze. Jeśli tutaj przeżyję, to może jeszcze coś z tego wyjdzie, bo... widzę tutaj fajnych wrogów. Jakąś taką buławą. Może będą na tyle mili i po swoim zgonie zgodzą się, żebym ją odziedziczył. Może nie. Zobaczymy. Nie. Jak na razie tylko bełty, którym są niepotrzebne, mówiąc delikatnie. Przynajmniej jeszcze nie, dopóki kuszy nie znajdę. A niestety, z tego co się orientuję, to nikt nie oferował mi kuszy. Dobra. Dobra, teraz full focus. Może uda się przejść tutaj po gzymsie takim. W takich parapetach, że tak to dziwnie nazwę. Coś tutaj... O proszę, nawet to chyba było prawidłowe przejście. A teraz cicho, czarodziej. Żyłeś? No, od razu lepiej. Dostanę coś w zamian fajnego? Owoc jarzębiny. Potraktowałbym to jako... nie. To prawda, w sumie ta jarzębina to... no nie szczególne. Tak, teraz wzniosę tu trochę walki. Podniosę alarm, ale nie powinno być źle. Najważniejsze, że tego jeźdźca jeszcze nie sprowokowałem, więc cokolwiek on skrywał, może jeśli będę się ostrożniej trochę poruszał, to uda mi się. Gorzej tylko, że oni uciekają. Ale dobra, mamy złotego runa. Da się ich wyeliminować, zanim oni
Właśnie będą mieć okazję nas wyeliminować. A i w takich momentach to się cieszę, że po prostu mam to nawet delikatne leczenie. Kółko dziwnie. Może dobrym ciosem w plecy się go pozbędziemy? Nie, ciosy w plecy to za mało, żeby się ich pozbywać. Dobra. Czyli tak, żeby z nim wygrać tutaj na spokojnie, musiałbym dostać się do miejsca, do którego koń nie wlezie. A widzę, że to jest chyba gra tego typu, gdzie no, wróg wlezie wszędzie. Dobra. Dobra. Zrozumiało. Zrozumiałem. Czyli dobrze, trzeba podstępem tam wleźć i ukraść skrzynię. Nic innego nam nie zostało. A i w ogóle jakiś wilkołak? Psa głowy? Ciężko to nazwać. Inaczej, ciężko mi też to określić, bo wiecie, no prawda jest taka, że naprawdę nie wiem, co to może być. Ale dobrze, dobrze. Uczę się na swoich błędach. Powoli. W tempie jedna poprawka na godzinę. Ale nadal lepsze to niż tempo zero poprawek na godzinę. Wielka szpada. Okej. Okay. Chyba mamy to. Mamy to. Tak, przynajmniej wiecie, ja czuję. Możliwe, że właśnie teraz zdobyłem broń, która będzie wystarczająco dobra. Jak na mój gust, żebym mógł spokojnie zacząć się bawić. Ale najpierw trzeba pokonać tego gościa. Na szczęście przyszedł bez kolegi, więc... No, bez kolegi na koniu to nawet nie ma co się ze mną mierzyć. W sensie, okej, jest groźnym przeciwnikiem nadal, ale jestem w stanie go blokować i jeden na jeden to da się walczyć z każdym i... Hejdeński hełm. Powiem ci tylko tyle. Zaszczytem będzie nosić twój hełm, o ile jest lepszy niż to, co mam obecnie. I o ile znajdę coś innego, co będzie fajnie pasowało do niego. Ale póki co tak. Będzie ładną pamiątką. Chyba, że zobaczymy. Okej, jest poniekąd lepszy, więc tak. Ale dobra, mniejsza. Zamiast Zenitoto, siła 15, zręczność 16. Nawet tego nie mogę ubrać. Czy ma lepsze skalowanie od tego, co mam? Z siłą gorsze, z zręcznością lepsze. Dobra, to teraz najważniejszy test. Na wszelkich rzeczy. Łocie, dobra. Powolne takie pchnięcia. Okej. Wielka szpada, wydaje mi się, że to jest naprawdę broń prawdziwie dwuręczna. Okej, wiecie co, podoba mi się. Taki porządny, ciężki rapier dwuręczny. Może to jest to. No niemniej jednak nie mogę go nosić. Głównie przez to, że statystyki, wiem, ale... Okej. Ale no, wracając jeszcze do tematu. Statystyki to jedno, drugie to też to, że... Wolę mieć jakieś, wiecie, inne też poglądy na to wszystko. Co to jest? Nie podoba mi się to. Ale dobra, skoro są tu takie słupki, to powiedzmy, że teraz będę je bił. Na piechotę tak sobie tutaj. A coś może z nich wypada? Fragment ruin. Dobra, jeszcze chwilę sobie pozwiedzamy właśnie tak otwarty świat. Potem pomyślę, co dalej. Mogę wam nawet obiecać, że następny odcinek też postaram się może odpuścić nawet otwarty świat. Pójść do tego zamku, do którego mi gra tak ciągle prowadzi. O, a tu proszę. Udaję, że go nie ma. A i tak go znalazłem. Ale dobra. No chyba, że wam pasuje, wiecie, ten mój styl prawdziwy. Wieczne więzienie rycerza bez pana? Wejść do wiecznego więzienia? Co? Dobra. Ciekawi mnie, co to tam będzie, ale spasuje.
Mam to na mapie jakoś zaznaczone? Tak, mamy zaznaczone i to super. Wiecie, głównie dlatego, że takie rzeczy ciekawią mnie, ale odcinek powinien się powoli kończyć, jeszcze dosłownie parę minut, więc chcę tylko pobiegać. Ewentualnie, żeby zobaczyć jeszcze coś, co bym tak planował zrobić. Na czym po prostu będziemy mogli już spokojnie zakończyć epizoda. I tak, oczywiście następne zmagania będą jutro, bo dla tych, którzy nie zauważyli, o ile odcinek normalny się pojawiał o 16:30, to wieczorami możecie się spodziewać właśnie Elden Ringa. Godzin nie gwarantuję, bo wiecie, mam teraz też dużo obowiązków związanych z nowym semestrem, a tak tu mogę trochę za kulisami powiedzieć, nie chwaląc się, czy tam nie narzekając jakoś przesadnie, że no, semestr opowiada się ciężej niż poprzednie. Więc tak, po prostu z czasem może być gorzej niż było jeszcze wcześniej. Ale no, jestem w stanie zapewnić sobie na tyle czasu, żeby właśnie każdego wieczora chociaż ten jeden epizod z tego Eldena zarzucić. Co? Co tu się dzieje? I nie wiem, co tu się dzieje. Ale wrogowie mają jakieś ciekawe brońki, więc gdyby chociaż jedna z nich wypadła, to byłbym bardzo zadowolony, bo wiecie, może bym dostał coś fajnego. Chociaż i tak najbardziej, to bym chciał naprawdę dostać broń, która jest z lepszym movesetem na moje obecne statystyki. Ten drugi może być ciężko, bo jestem świadom, że mam je dosyć niskie, a też rozwijałem póki co tylko wytrzymałość, a nie właśnie dajmy na to siłę, zręczność i tak dalej, ale... Jeszcze zobaczę, a póki co... No dzięki. Jeszcze teraz na mnie rzucać oczywiście. I no niestety, zły niedobrym zabrał zabójstwo, ale okej. I tasak, tęczowy kamień, okej, to nieważne. Ciężka kusza. Oj. Idealne po prostu. Idealne na zakończenie odcinka. No i wybaczcie, no. No dobra. No więc tasak. Ponownie będziemy gorszy skalowany siłą, lepsze ze zręcznością. Cóż, jak będzie działo, zobaczymy za chwilę. Ale obstawiam, że jest to zakrzywiony mieczyk. Tak, szersze cięcia i... Wydaje mi się, że to nawet może by bardziej pasowało na tego mieczyka, który mam teraz, więc ewentualnie trochę tam zręczność podbije. Tak, będziemy mogli mieć ewentualnie jakąś taką broń zastępczą. A póki co tak. Na tym będziemy już naprawdę kończyć epizoda. Więc tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Następnym właśnie zajmiemy się dalej eksploracją, albo już pójdziemy gdzie trzeba. A na obecny moment to by było tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż... Do następnego, trzymajcie się i hej hej!